Jak powstrzymać SARS-CoV-2, czyli wirusa COVID-19? Zespół złożony z polskich i zagranicznych chemików z Politechniki Wrocławskiej szuka rozwiązania, które pozwoli zablokować białka koronawirusa. Na powierzchni wirusa SARS-CoV-2 mamy białko, które tworzy to coś, co się popularnie nazywa koroną. I ta korona służy za takie macki, które oddziałują z resztą świata, czyli też z białkami ludzkimi. Wirus przykleja się do komórki ludzkiej za pomocą tego białka, dlatego żeby go zatrzymać, należy zablokować to oddziaływanie. Dzięki temu zatrzymane zostanie również dalsze rozmnażanie się wirusa. Z ostatnich badań wynika, że wiemy już dokładnie, jak wygląda ta interakcja pomiędzy tym białkiem S na powierzchni tego nowego koronawirusa, a białkiem na powierzchni ludzkich komórek, gdzie to oddziaływanie właśnie jest odpowiedzialne za to, że ten wirus może wejść do naszych komórek. My chcemy zablokować to oddziaływanie z komórkami ludzkimi poprzez stworzenie cząsteczek, które będą wiązać się do białka, które jest na powierzchni wirusa. Tu niestety bardzo trudno jest przewidzieć, ile takich kroków będziemy wymagali, żeby otrzymać cząsteczkę, która jest, nadaje się już do badań, powiedzmy, na zwierzętach czy w dalszych etapów. Projekt jest obecnie we wstępnej fazie. Na razie na podstawie modeli znanych dzięki badaniom innych grup badawczych, zespół pod okiem profesora Łukasza Berlickiego tworzy modele tego białka przy wykorzystaniu projektowania komputerowego. W drugim etapie otrzymujemy te cząsteczki w laboratorium chemicznym, w tym laboratorium, w którym teraz jesteśmy. No i trzeci etap to jest analiza aktywności biologicznej, czyli czy rzeczywiście te związki będą oddziaływać z tymi celami molekularnymi, czyli z tym białkami na powierzchni wirusa. Jeżeli my sami nie będziemy w stanie wyprodukować czegoś, co faktycznie będzie działać, albo mogłoby być faktycznie lekiem, to myślę, że udostępniając te informacje, jakie nabędziemy w trakcie tego projektu, może ktoś się, jeżeli nam się to nie uda, to na pewno wykorzysta jak ktoś inny. Badania mogą okazać się ważne w kontekście wynalezienia leku na COVID-19. Nad projektem pracuje zespół złożony z chemików z Polski i z zagranicy. Echo 24, Oliwia Stasiak.